proszę Państwa, Wolty. I w związku z tym przedstawiam Państwu kolegę z tego jubilauszowego, wiekowego kabaretu. Teraz mały będzie wątek, mała część programu z moimi kolegami z kabaretu pod egidą. Pierwszy z nich Ryszard Makowski! Zobaczycie, jak on sobie radzi. Proszę Państwa, jak obserwuję tę rzeczywistość, no i tak napisałem taki marsz, bo myślałem, że go będą wykonywać idąc ulicami. To jest marsz kotu. Ale niestety te manifestacje, które tak klapnęły, nawet redaktor Tomasz Lisyk się zaniepokoił. Dlaczego na tych naszych manifestacjach są w zasadzie sami starsi ludzie? To ktoś mu odpisał na Twitterze, bo nie ma młodych ubeków. Bo jak ja lubię pomóc czytać, a nie
Polska ma ogromne wsparcie finansowe. Na przykład jest taki miliarder George Soros. I on chętnie tutaj wspiera. No ale coś chyba mu za bardzo to finansowo nie wyszło. Miał być Majdan tam w Warszawie. Pod pozorem, że bez prawie osiągnęło prawie Himalajów szczyt. Miał być milion na ulicach. Miała pomóc zagranica. A tu klapa został tylko czarny pik. Przewracono co do grosza. Pieniądze Sorosza. I poszedł do kosza. Tak piękny plan przez szach. Tak fundację. Przestraszony lemingu. Uśmiechnij się!